Mamy Amadeusza na linii. Witam Ciebie, Amadeuszu. Co masz nam do powiedzenia? Halo, halo. W wstępie chciałbym zaznaczyć, że no to Wy do mnie dzwoniliście wcześniej. Okay. I na samym początku Cage'a, bo powiedzieliście, że ja nie chcę rozmawiać. No. I... To on mówił, nie my. Ja takie informacje dostawałem. To chciałeś rozmawiać? Ja powiedziałem, że jeszcze nie mam się do czego w ogóle odnieść. Ale teraz już masz, tak? No w zasadzie ja wiedziałem, ja też wiem, co ta dziewczyna na nagraniu mówiła i tak dalej, komu tam pyrdzek nie działał i tak dalej, ale nie będę się teraz do tego odnosił. Jeśli chodzi o... Ja ogólnie nie mam żadnej przygotowanej rozmowy, więc spontanicznie zadzwoniliście. Najgorsze jest to, że słyszę samego siebie w telefonie, po każdym zdaniu jest to mega przeszkadzające. Ogólnie powiem tak, podpisałem kontrakt na walkę z Polakiem, przyszedłem na konferencję, gdzie na konferencji zamiast wyzywać samego siebie, mówić sobie, kto komu wpierdoli, kto jest lepszy, czy kto komu wyrządził większą krzywdę na argumenty, ten koleś powiedział, że zebrał na mnie teczkę brudu, którą upubliczni, czyli stwierdził, ja nie wiem, czy... Boisz się trochę tej teczki? Uważasz, że były na ciebie brudy, co, które mógł... Czekaj, jeszcze jedną rzecz powiem, Sylwek, no. Zanim coś do mnie powiecie, bo ja trochę odsuwam telefon od słuchawki, bo nie słyszę w ogóle, kurwa, po każdym słowie słyszę samego siebie z opóźnieniem, więc odsuwam telefon do słuchawki, więc jak czasami nie będę odpowiadał, to musicie trochę pokrzyczeć, że tak to nazwę. No dobra. Ja będę krzyczał, jestem krzykaczy, co do tej teczki na mnie? Ej, słychać mnie? Tak, słychać. Tak. Obawiasz się tej teczki na ciebie? W ogóle się nie obawiam tej teczki, ponieważ wszystko, co ja powiedzmy zrobiłem w życiu, czego i tak uważam, że nie mam sobie do zarzucenia nic odnośnie tamtej akcji, bo byłem dzieciakiem, jest już upublicznione. Nikogo nigdy nie skrzywdziłem, jestem dobrym człowiekiem, pomagam innym ludziom również, i więc nie mam sobie nic do zarzucenia. Jedyne, o co można mnie oskarżyć, to że ewentualnie komuś kiedyś jakiś wpierdol spuściłem i to by było na tyle, ale teczka, jaka zgromadziła się na Polaka, jest ogromna, jest to tylko wierzchołek góry lodowej, to nagranie, o którym dzisiaj wspominałeś, ale co mogę dodać, żeby Polak, że to nie ja to rozpętałem i ja nie zamierzałem z nim walczyć, skoro podaliśmy sobie zresztą wcześniej rękę, ale później się znowu pokłóciliśmy, pobiliśmy. Nie zamierzałem temu człowiekowi niszczyć życia, ani wypuszczać żadnych brudów na niego. To ten koleś przyszedł, powiedział, że ma na mnie jakąś puszkę i że ją wypuści, więc mówicie, niektórzy mówią, że jestem złym człowiekiem, ale to ten człowiek przyszedł i powiedział, że walczy ze mną, a będzie mi kurwa prał brudy publicznie, ale zebrałem takie kurwa gówno na niego, że szczerze mówiąc sam nie wiem, czy mam ten czerwony przycisk nacisnąć. Dodatkowo, Polak, teraz mówię do ciebie, zastanów się kurwa dwa razy, nie zanim coś wypuścisz, wypuść, proszę cię, wypuść wszystko, co masz na mnie. Ja i tak sobie nie mam nic do zarzucenia, tylko zastanów się, stary, dwa razy, bo chuj coś takiego zrobiłeś, mając sam tyle za uszami. Mhm. A czy to publicznie? Ja ci nawet mogę część pokazać, co mam na ciebie, bo to ci zniszczy wizerunek na zawsze. I zastanów się w ogóle, bo powiedziałeś dzisiaj, skoro już wspomniałeś o tej jednej dziewczynie, że wypisuję do twoich koleżanek, gdzie to jest gówno prawda, to wspomnę tylko jedno słowo, że dałeś ostatnio tej dziewczynie, o której powiedziałeś, pewien papierek do napisania i to ona do mnie napisała. Mhm. Więc ja nic z nią nie kombinowałem, sama się do mnie odezwała ta dziewczyna i sam jej dałeś z menadżerem papierek do podpisania. A co to był za papierek? Słucham? Co to był za papierek? No, nie no, papierka, ja nie czytałem, wiem dokładnie co... Czyli coś tam, żeby milczała, czy coś w tym stylu? Tak, czy... tak. I że jakieś, ale że była jakieś pieniądze za milczenie? Słucham? Słucham, jeszcze raz. Czy były jakieś pieniądze za milczenie? Wiesz co, musiałbym przesłuchać sobie tą rozmowę z tą dziewczyną ponownie. Którą oczywiście mam nagraną. Miało miejsce taka sytuacja, że jakieś dziewczyny... No zaraz oczywiście się odniosę bardzo. A czy ja bym chciał, żebyście na bieżąco rozmawiali, nie? Więc powiedz w ogóle, czy to jest teraz pomówienie z jego strony? Nie, jak najbardziej, że była taka akcja, że ktoś tam do niego napisał, ale to była... Ale czy dawałeś jakiejś dziewczynie papierek, żeby milczała i musiała to podpisać? Nie, inaczej. To była taka akcja, że napisała do niego dziewczyna, która po prostu czuła się w pewnym sensie odrzucona przeze mnie. Odrzucona. Tak, odrzucona przeze mnie. Nagadałam mu trochę głupot, on ją też ponakręcał ją. Ferrari. Tak, ponakręcał ją. Ja tą rozmowę nagrałem. Ja z nią rozmawiałem, ona się do mnie odezwała i tak dalej. Powiedziała, że stwierdziła, że głupotę zrobiła. No. Wiesz, o co chodzi. Uh-huh. No, nie będę mówił, w jakim stanie była i tak dalej. Okay. Spotkałem się z nią, wyjaśniliśmy sobie i ja mówię do niej, słuchaj,
Przecież to teraz, wiesz, może on to gadać na konferencji i tak dalej. I wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie, żeby podpisać taki papier, wpadliście, że... Wpadliście na pomysł wspólnie, ja, czy ty wpadłeś na taki ja pomysł? Z moim menadżerem wpadliśmy na pomysł, okay, żeby, że w razie co, jak on zacznie rzucać cokolwiek nam na konferencji, co ona mu tam nagadała, głupot, to żeby mógł pokazać, hej, słuchajcie, no ja z nią widziałem się, rozmawiałem z nią i... I co jest na tym papierku? No, że to, co mu gadała, to były głupoty i zrobiła to pod wpływem po prostu, bo czuła się odrzucona. Okej, okay, to i tak jest, wiesz, człowiek w góry lodowej, ja mogę tylko się, ja powiem tak, nie wiem, czy nacisnę czerwony ciekawe przycisk, ale mogę się tylko jeszcze odnieść do dzisiejszych słów Polaka, jakieś tam... Które po prostu, no wcześniej... Weź bliżej ten telefon, bo go gdzieś tam... A mogę, podałem sobie głośnik. Przeszkadza wam głośnik, czy nie? Głośno mówiący. Reżyserka, dobrze słyszymy go? Ważne, żeby mu nie przeszkadzało. Dobra, jest git. No mów, co, odnoś się. Dobra, więc co do kontraktu. Ogólnie, bo on mówi, że ja 2 tygodnie chciałem podpisać kontraktu. Ja kontrakt podpisałem przed Sylwestrem i poleciałem na wczasy i w tym kontrakcie podpisałem na wagę 78 kg, po czym po powrocie po prostu to włodarze mówili, że on za cholerę się nie chce zgodzić. Ja też przytyłem troszeczkę na tych czasach, ale to już nie, nawet nie chodzi o to. Chodzi o to, że mówisz, że jakieś ja 2 tygodnie nie chciałem podpisać, a czyli jak zawsze farmazoni, bo to on nie chciał podpisać. Co to, on dobrze wie, jak było z tym Tuńczykiem, że go zjadł pasza. A mówi, a nie pamiętam, to było dawno. Nic nie pamięta, że to było czyli dawno. Czyli nie zjadł ci tej. No to bułka czy tuńczy w końcu? Nie, no przecież ja mówiłem, że zjadł pasza. No właśnie. Ja to pamiętałem, że zjadł pasza. Pytałeś o bułę. Pytałeś o bułę. Zjadłeś bułkę Ferrari czy nie? No nie zjadł. Pasza zjadł, mówię. Nie, Polak powiedział o tuńczyku. Tuńczyka, dzisiaj powiedział o tuńczyku. Tuńczyka wpierdolił pasza. Bułkę sam Polak poczęstował. Bułkę sam poczęstowałem. Ale to jest tak mało ważne, ale chodzi mi o to, że nic nie pamięta. A co do tej całej gangsterki. Ja nigdy z siebie nie robiłem gangstera. To on paraduje w koszulce jebać 60-tki. To on ludzi pomawia od konfidentów. Z tego co wiem, sam za dzieciaka miał pewną sprawę z pobiciem, ale jestem w trakcie zbierania wszystkich szczegółów oraz wglądu do nich, więc zobaczymy, czy coś z tego będzie i czy, no czy okay, czekam. Ale dodam tylko tyle, że za całe moje gangsterstwo to co, że pobiłem kiedyś kogoś na ulicy? Przecież to nie jest robienie... No mówiłeś, że łamiesz ludziom czaszki. Słuchaj, bo przypomnijcie sobie teraz moją walkę ostatnią z Polakiem, w której wysłałem go do szpitala, w której leżał sztywny. Czy uważasz, że na ulicy nie byłbym w stanie kogoś skasować? Faktycznie, skasowałem w tym życiu kilka osób. Wiesz co, Amadeusz, wyłącz ten głośnik, jakby cię mógł prosić. Dobra, ja coś chętnie ci pokażę, nie? No, pobiłem kilka osób w życiu, ale nie uważam tego za robienie z siebie gangstera, tym bardziej, że byłem młodym człowiekiem. Ostatnio zresztą kawałek tych całych papierków był u Gimpera, jedyne co to do niego napisałem, że dlaczego nikt nie czyta, dobra, od czego się ta akcja zaczęła. Bo ta akcja zaczęła się od tego, że jak jest napisane u góry, że zaczęli wyzywać moją koleżankę i dopiero wtedy my wkroczyliśmy do akcji, tylko czyta resztę. Więc to i Gimper powiedział, że może to sprostować w następnym filmie i że faktycznie nie czytał początku, tylko skupił się bardziej na dalszej części. Słuchaj, a propos właśnie tego łamania czaszki i tak dalej, nie? No. Wiesz, ja ci coś powiem, tak już teraz między nami, nie? Napisał do mnie gościu, nie będę ci mówił co i tak dalej. No. Jak będziesz chciał, to może mogę ci to pokazać, priv. Pokażę tylko Wardędze, żeby widział, że... Nie śmiało. Poczekaj chwilę. Cześć, ja umiem czytać, nie musisz dubbingować. I zobacz, i chciałem też, żebyś wiedział, żebyś mu też powiedział na głos to, co... To, co ja też napisałem do tego gościa. O którym mi napisał tą informację. Może ja to w ogóle nie znam sprawy. Ja okay. On się gdzieś chwalił jakimiś rzeczami? Nie. Ktoś do mnie napisał, wiesz, a propos właśnie tej sytuacji, z tym łamaniem czaszki, jak to tam wyglądało. I wiesz, widzisz, czy ja do tego gościa... Dobra, ale ja też mam swój wniosek, nie od razu. Faktycznie ktoś chciał przesłać Adrianowi brudy na ciebie i miał tam jakieś różne dowody, mówił, ale... Że mogę zniszczyć mu tym łatwo życie, co ja temu gościowi napisałem. I Adrian odpisał, że okej, że tam się nie lubicie, ale no on nie chce ci niszczyć życia, nie? Mimo wszystko. Że tego nigdzie nie udostępnię. Ale ja ci powiem, jak ja teraz odebrałem, nie? No. Ja to odebrałem trochę tak, że teraz chcesz pokazać Amadeuszowi, zobacz, ja na ciebie nie wyciągnąłem brudów, to ty nie, na mnie to też nie wyciągnąłem. Nie, żadnych brudów. Wiesz, ja to piję do tego, wiesz, on mówi, że ja mu chcę niszczyć życie, wiesz, ja też rozmawiałem z wieloma
jego przyjaciółmi, wiesz, którzy też mają dużo na niego rzeczy. Wiem, że mam czaszki i ale wiesz dobrze, z jakimi też osobami się kiedyś przyjaźniłeś. Dobra, ja mam jakby finalne pytanie do Amadeusza. No powiedz, z jakimi się przyjaźniłem, masz na myśli kiedy? W wózce, czy jak żyłem, czy gdzie? No, nie wiem, od półtorej roku nie macie kontaktu i tak dalej, wiesz, o jakiej osobie mi chodzi, wiesz, i ja też nie jestem takim, kurwa, gościem. Roku? Ale ty mówisz o ludziach z Warszawy, czy skąd? Nie, no, na przykład o Dawidzie, Koksie, wiesz, o co chodzi i tak dalej. No. Wiesz, no, o co chodzi. Dawid nie ma na mnie żadnych brudów, bo ja dla Dawida zawsze byłem dobrym człowiekiem. Ale co, nawet kiedyś mu też pisałeś, że prosisz go, żeby ci nie niszczył życia, żeby nie wyciągał na ciebie brudów. Dobra, ja mam... Poczekaj, no... Mhm. No, tylko, że problem jest taki, że Dawid nie ma na mnie żadnych brudów. A to dlaczego do niego pisałeś? Ja? Nie nisz mi życia i tak dalej. Nie wyciągaj na mnie brudów. Ja wiem, dlaczego do niego napisałem. No, ty jakby, wiesz co... A wiesz o co chodzi? Ja też nie, kurwa... No, ale to zabrzmi teraz publicznie tak, jakby to było coś strasznego. A w rzeczywistości... No imprezowałem z Dawidem, no i o to chodzi, ale na pewno nie chodzi o żadne narkotyki. Dobra, a kolejna rzecz, sprawa jest taka, mówisz do mnie, że to ja pierwszy wyciągnąłem i tak dalej, puszczę cię Pandory i tak. Ja się słuchałem, jak mówiłeś, a kto jako pierwszy zaczął mnie wyzywać? Kto jako pierwszy nazwał mnie frajerem? Przecież to ty. Kto cię zaczął wyzywać ogólnie? Tak. No tak, nie no, na konferencji ostatni, przecież to ty jako pierwszy mnie wyzywałeś. Miały być pstryczki za Ale bo się wyzywamy od momentu, w którym ty nagrałeś filmik na YouTube'a, a ja na tym wywiadzie cię obraziłem. A obraziłem cię nie bez powodu, bo latałeś z tymi kurwa moimi papierkami, pomimo że byliśmy niby pogodzeni i pokazywałeś ludziom i próbowałeś mi robić koło dupy. Nie, ale właśnie tak nie było do końca. Ja już ci wytłumaczyłem, jak wyglądała ta sytuacja. Aj, mi to wytłumaczyłeś, ale... Wszyscy, którzy tam byli, twierdzą inaczej. Ja mam jedno pytanie. Mhm. No. Jakby sprawa kluczowa. Powiedziałeś na konferencji, gdzie oglądało 300 tysięcy osób ponad, że Adrian Polak wykorzystywał pijane dziewczyny. Powiedziałeś gwałciciel polański. Czy masz na to dowody, czy po prostu go pomówiłeś? Powiem tak. Czy mam na to dowody? Nie mogę wyciągać asa z rękawa na ten moment. Kurwa mać, szachy, rozgrywka już. Szachów tak, jest obserwowana. To jest gra o tron, stary. To jest gra o tron. Nie mogę teraz, jeśli bym asa w rękawie i powiem teraz, że tak, to wszyscy będą ode mnie wymagali upublicznienia, sratatata. A powiem szczerze, że jest też dużo niejasnych sytuacji, gdzie niektóre dziewczyny mówią w ten sposób, jest w chuj tego. Zresztą Polak niektórym ludziom nawet już, których się boi, nieważne czy to było prawdą, nieprawdą, nawet zaczyna im grozić powoli przez osoby trzecie. Co? Też to jest. Nie, to też jest kolejne pomówienie. Ale kolejne pomówienie. Wardęga też to słyszałeś? Nie. Że komu? Że ja komuś groziłem? Pitiemu na przykład. Jakiemu Fifiemu? Nie, no Piti. Komu? Elvis. Co? Kurwa, Elvisa. Ja pierdolę, gościu w ogóle. Ale cię teraz wjebałeś, serio. O kurwa. Wjebałeś się na niezłą mukę, ci powiem. No, ciekawy jest. Ale się wjebałeś, to jak tak administratora ja, miałem, dwa lata temu miałem jakiegoś administratora, który kurwa, wiesz, wkurwiał mnie strasznie, wziąłem go, wyjebałem, wiesz, i tak dalej z czatu. Administratora czego? Czatu, wiesz, czatu, wiesz, o co chodzi. Moderatora. Moderatora miałem, weź, nagadał, o Jezu, to już widzę, że już nic nie masz. Dobra, to już wiem, że to jest pizza na wodę, fotomontaż, super. Ja pierdolę, jeżeli to masz takich informatorów, to życzę ci powodzenia. Tak samo jak z tym nagraniem z afery, to jest fotomontaż. No tak, no i co, zgłosiłem kogokolwiek? Gościu, ale, przestań. Stary, ja ci mówię teraz, ja teraz powiedziałem, że ty komuś grozisz, że ty mówisz o odwagę. A, no to, bo wcześniej, to ale wcześniej zarzucałeś mi, że kogoś zgłosiłem, teraz zarzucasz mi, że komuś grozę. Ja powiem, że odnośnie tego, to wszystkie dowiesz się w swoim czasie. Dobra, dawaj, strzelaj, czekam. A ja mam pytanie, czy jest możliwość, że że się dogadacie i ani jedna strona, ani druga nie wrzuci żadnych brudów? Bo ja bym chciał uniknąć takiej sytuacji, żebyście się kurwa nie dogadali za kamerami. Dla mnie nie ma żadnych brudów. A, ty byś chciał, żeby się nie dogadali. Żeby się nie dogadali. Dla mnie nie ma żadnych brudów. Co? Tutaj jest tylko ja mam czerwony przycisk. A on nie ma na ciebie nic, okej. Nie może mieć nic na mnie. Jak coś będzie miał, to jakieś gówno pod pazurę, które po mnie spłynie. Okej, czyli nie ma możliwości, że się dogadacie poza programem i nic nie zostanie opublikowane. Zdziwisz się, Amad, zdziwisz się. Bo ja lubię, jak jest wszystko na wierzchu. No on mówi, zdziwisz się, bo wiesz, że... Poza tym waszym filmem. Nie, tam nic nie mam. Jeśli chodzi o moje brudy, ja się na pewno nie będę z nim dogadywał, ja mogę tego... Ja mogę tylko przemyśleć, czy chcę zniszczyć Polaka i tyle.
Bo po prostu to nie do końca jest zgodne z moim sumieniem. Okej. Okay. No dobra, czyli twoje stanowisko jest takie, że jakieś tam dowody masz, ale je upublicznisz w swoim czasie. Kiedy nadejdzie ten swój czas na waszym face to face? A kiedy jest nasz face to face? Jakoś tam tydzień przed chyba galą, coś takiego. Bardzo możliwe, że to jest dobry moment. Bardzo możliwe, że to jest dobry moment. Okej, okay, dobra. A co, ale co, zobaczymy, ale co, na pewno zobaczymy kolego, czy człowieka, tutaj... Posłuchajcie, tu no, walczymy czy na nie bruty, blefujesz? Ale podpisaliśmy walkę na... Ale podpisaliśmy umowę na walkę. Więc jeśli chodzi o walkę, to na pewno go zniszczy w oktagonie. Ja mu część tych brudków mogę nawet przedstawić przed, żeby już mógł srać w gacie. Okej. Okay. Nie ma nic, nie ma nic, po prostu ja wiem, że to jest jego gra psychologiczna, wiesz, on myśli, że wiesz, żebym ja teraz kombinował, że o co on o mnie ma, wiesz o co chodzi, ja wiem, że totalnie nic. Tak, a ja totalnie na przykład o tym filmiku też wiedziałem i co, jakoś nie powiedziałem tego. Ale w jakim filmiku, gdzieś mówiłeś, że kogoś zgwałciłem? O tym, zgwałciłem, co widział Bardęga, wiem, co mówiła ta... Ale wariacie, mówiłeś, że kogoś zgwałciłem, kurwa, gdzie? Powiedz, pokaż mi. Ale ty, Amadeusz, nie masz tego filmu. Że co? Ty nie masz tego filmu. Tak myślisz? Tak. Dlaczego tak myślisz? Bo kurwa wiem. No nie masz tego filmu, no. Miałeś iść tam na spotkanie z osobą transpłciową, a nie poszedłeś w końcu, Jasne, bo też wiesz, że ta osoba tego nie ma. Jasne, że nic nie ma. No mordo, wiesz, on tylko gada, wiesz o co chodzi. On mnie próbuje, to jest gra psychologiczna z jego strony. Aha. Jest całkiem to, dobra czy mam, taktyka. Czy nie mam, to, to... To jest dobra taktyka, nie powiem, że nie. Jest to taka dobra taktyka, ale gdybym miał cokolwiek, wiesz, za uszami, to czułbym się zagrożony, nie? Aha. Wiesz. No nie mam. Czyli dajesz pani zielone światło, niech Amadeusz pokazuje wszystko, co ma. Każdy ma na siebie swoją puszkę Pandory, ja zbieram wszystko na Polaczka i jak zostanie wypuszczone, to zostanie listy materiał wypuszczony na mój kanał. Być może skonsultuję się wcześniej z tobą, jeśli będziesz chciał i wypuścimy na twój kanał, o ile w ogóle będziemy to wypuszczać. Bardzo zobaczymy jak kanał. Zagra Adrian. Okay. No dobra, dobra. To chyba wszystko, chłopaki, tak? Między wami jeszcze was czeka... Ja mam jeszcze Cage'a z Amadeusza. Polak tłumaczy z tego filmiku, na którym go nie było. Ja mam jeszcze Cage'a z Amadeuszem. Dzięki, Amadeusz, za telefon. Dzięki. Chyba, że jeszcze coś chce.